Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, jestem po długiej podróży, jestem śpiący. W ten sposób przerzucam odpowiedzialność na mojego gościa Pawła. Ja również. Dzień dobry, jestem Paweł. Śpiący po długiej podróży. Ale nie wyglądasz, jakbyś miał się położyć spać, a ja się czuję, jakbym miał zasnąć mimo tej kawy, którą wypiliśmy przed chwilą. To jest program Sekielski o nogach oczywiście. Spod ciężkiej ręki wyszedłeś, rozumiem, jeśli dobrze rozumiem tą twoją historię leczenia. No tak. Jesteś terapeutą uzależnień dzisiaj, to tak, dodam, jestem. To jest istotne. Studiuję też psychologię, jakby, żeby podnieść sobie kwalifikacje, ale też, żeby poznać pewne mechanizmy. Poznałeś Marka Kotańskiego osobiście? Tak, tak. Pracowaliśmy z Markiem Kotańskim w Warszawie, na Marybilskiej mieszkałem. Ale pracowaliście, współpracowaliście, czy on nad wami pracował? Razem współpracowaliśmy, czyli organizowaliśmy wiece, łańcuchy nadziei, jeździliśmy do telewizji, razem żeśmy pracowali nad programami uzależnień, jeździliśmy też po szkołach, także takie 2 lata ale, fajne. Ale do Monaro nie trafiłeś po to, żeby leczyć ludzi, tylko sam wymagałeś tak, leczenia. Broniłem się rękami i nogami, żeby nie trafić do Monaro, zresztą moje myślenie na temat Monaro to było chyba ostateczne. Miałem bardzo złe nastawienie, jeżeli chodzi o to miejsce i generalnie uważałem, że nie potrzebuję żadnych Monaro i że marihuana to jest coś takiego jak papierosy. No i tak cały czas żyłem w takim przekonaniu. A kiedy to było, jak w ogóle? No miałem... Musiałeś się z tym wstrętnym Monarem spotkać. To były lata 90. Można powiedzieć, gdzieś tak połowa lat 90. Marihuana się zaczęła już w podstawówce. No i tak później haszysz, znajomi. W sumie miałem 13-14 lat. No i tak dalej poszło. No, zaczął się czas buntu. Ogólnie wszystko poszło po bandzie, jak to się mówi. Jedno po drugim i potem... No potem pociągnęło dalej swoje jakieś historie, prawda, o których na pewno opowiem. No to opowiadaj. No. Okej. Okay. Po to się tu spotkaliśmy chyba. Tak, tak, spotkaliśmy się tutaj po to i no co, no, dzieciństwo miałem bardzo fajne. Mama mnie wychowywała samotnie, z dziadkami. Niczego mi w domu nie brakowało, chodziłem do szkoły muzycznej, byłem jednym z najlepszych skrzypków. Chodziłem na zajęcia sportowe, gdzie również byłem jednym z najlepszych biegaczy, tak można powiedzieć. Stopnie też miałem nie najgorsze. Wszystko przebiegało super. I do pewnego momentu, kiedy poznałem moją pierwszą sympatię, no i pewnie mama wiedziała, z czym to się je i nie, do czego może doprowadzić właśnie takie spotykanie się z nieodpowiednią dziewczyną, no i ja wtedy pomyślałem, że mama chce mi zrobić tylko na złość i oddzielić mnie od kogoś, z kim się zakochałem. No i w sumie to chyba był początek takiego upadku dużego. Znaczy, czy to tak było złamane serce? Ale chyba rzeczywiście tak. Matka cię, co zabroniła cię spotykać z, tak, z tak. Branką? No pamiętam to jak wczoraj. I to właśnie było takie pierwsze spotkanie się chyba z murem. Dlatego, że na każde moje pytanie była odpowiedź, bo nie, bo tak. Czyli jakby nie dostałem takiej całkowitej odpowiedzi i trudno mi było. A rozumiałeś, dlaczego się nie możesz akurat z tą dziewczyną spotykać w ogóle? No właśnie nie rozumiałem, bo nie dostawałem nigdy takiej odpowiedzi do końca. I jakby z perspektywy czasu wiem, że może rodzice nie zawsze potrafią odpowiedzieć w danym momencie albo pomóc. Albo wychowywać właściwie, chociaż dla nich to może jest akurat właściwe. Wiadomo, nie ma ludzi wyjątkowych. Wychowanie przebiega w różny sposób, ale na tamten moment po prostu może mama nie umiała mi inaczej powiedzieć, a ja pewnie bardzo oczekiwałem tej odpowiedzi, której nie dostałem zacząłem robić wszystko na przekór. Uciekanie z domu, ulica, kradzieże, napady.
narkotyki. Później szkoła muzyczna na bok, zwykła szkoła na bok, powtarzanie klasy. No i poszło. I to była tylko marihuana, czy to było coś jeszcze? Na początku była marihuana, przepraszam. Później był hasz, później były kwasy z kolegami. Później robiliśmy sobie takie wieczerze raz w tygodniu z kumplami, każdy coś przynosił. Mieliśmy taki szwedzki stół, piwka i każdy mógł się częstować. Grzybki, marihuana, kokaina. Wszystko z pierwszej ręki było, bo to Zgorzelec, zaraz granica. Tam było pełno przemytów. Mieliśmy kontakt, bo to ja pochodzę z Bolesławca. No i wiadomo, 40 minut od Bolesławca jest Zgorzelec, tam zawsze przemysł narkotykowy kwitł przez granicę, więc mieliśmy zawsze towar najlepszy z pierwszej ręki. I jakoś tak się stało, że nawet jeżeli bym nie chciał, no trafiłem na takie środowisko. Wtedy bunt był bardzo taki rozwinięty, kwiecisty, można było powiedzieć. Więc nie zależało mi ani na życiu, ani nie zależało mi na tym, żeby kończyć szkołę, ani żeby... Nie widziałem żadnej przyszłości. Więc myślę, że to był najlepszy moment, żeby robić wszystkim na złość. Czyli zrobię ci na złość, połamię sobie grabki, tak? No i tak poszło, nie? Nic ta twoja matka już nie widziała wtedy, że coś się dzieje, że syn do szkoły nie chodzi, nie mam, oceny ma gorsze? Widziała. Chciała, tylko chyba nie potrafiła znaleźć właściwego rozwiązania. Ja jej w tym w ogóle nie pomagałem. Także myślę, że tutaj były oszukiwania, jakieś krętactwa, niewracanie do domu i w sumie... No i w sumie tak to wyszło, nie? Mama nie potrafiła jakby... Nie wiedziała, jak ze mną sobie poradzić. No szkoda mi, patrząc teraz na przeszłość, zawsze się zastanawiam właśnie, pomimo upływu lat teraz, że może popełniłem masę błędów, których w sumie nie powinienem popełnić, ale dzisiaj mam tego świadomość. Może to było potrzebne, żebym dzisiaj był w miejscu, w którym jestem. Nie wiem, może to jest jakiś wyższy plan po prostu, że mam coś większego do zrobienia niż zwykły taki chodzący zjadacz chleba. I po prostu były mi potrzebne pewne historie, że mógł się z nimi zmierzyć, że mógł zaliczyć totalne dno, ulice, inne historie, monary, pudło, bo też się w pewnym momencie pojawiło pudło, więzienie dla tych, co nie rozumiem. I no czasami zadawałem sobie to pytanie, po co to wszystko, nie? Przecież tak fajnie było. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że gdyby nie to, to może by mi się nie otworzyły oczy w ogóle na życie, na pewne rzeczy i pewne jakieś tam obszary, o których nigdy bym się nie zastanawiał. Może nie byłbym tak świadomy jak dzisiaj. A mówisz, że ta zawiedziona miłość, to niespełniona miłość bardziej, mogła być takim zapalnikiem, a to, że nie było ojca w twoim życiu? Tak. Myślę, że jego nie było w ogóle, czy nie było w domu? Nie było. Tylko? Mój ojciec zmarł, jak miałem dokładnie niecałe 6 miesięcy. Także miał 27 lat, mama też miała 27 lat i to jest taka dość traumatyczna historia, która przez cały okres dorastania pojawiała się w moim życiu. Ten brak ojca, brak pewnie dyscypliny i to, że mama też w jakiś tam sposób odczuwała i skrywała pewnie ten brak męża, brak mężczyzny w domu. No ona już nie poznała nikogo? Proszę? Nie poznała nikogo później? Nie. Mama zawsze mówiła, że jak ma prać byle jakie kalesony i jakiś facet ma być w domu, to woli być sama, nie? Także chyba... myślę, że to jest racja, że trudno jest trafić na jakąś taką właściwą osobę, z którą można by było przeżyć resztę życia. Nie mówię, że takich osób nie ma, ale wiadomo, dzisiaj mamy takie czasy, że wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie, ale jeżeli coś jest nie tak, jakaś historia się nie układa pomiędzy mężczyzną a kobietą, to najlepiej wszystko zostawić. Krótka aplikacja, pyk, Tinder, inne historie i mamy nową kobietę, nowe życie, nową znajomość. A tu nie o to chodzi właśnie, nie? Tu o to chodzi, żeby umieć stawić czoła wszystkim problemom i mimo wszystko iść dalej. Tak jak nasi dziadkowie.
po 50-60 lat stażu ślubu mieli. Dzisiaj to już jest taka historia trochę, nie? Także chyba urodziłem się gdzieś tam za późno i zatrzymałem się na tych latach 90. w sensie takiej kultury, w sensie muzyki, szacunku. Dzisiaj jakby to wszystko jest takie zabiegane, zagmatwane. Mamy takie powariowane trochę czasy. I rzadko się słyszy, że ktoś... Myślę, że dla naszych rodziców nasze czasy naszej młodości też nie były normalne zupełnie. Więc... Tak, tak. To chyba tak z pokolenia na pokolenie. Świat zasuwa do przodu, nie? Z jakiego powodu do tego więzienia trafiłeś? A to było właśnie też... To był czas, jak przeprowadziłem się na wioskę z Bolesławca i w sumie, wiadomo, żyje się w mieście, to życie jest inne, praca jest pod nosem, grania też są pod nosem i w sumie to był taki czas, kiedy... Co to znaczy grania są pod nosem? No, na przykład jakieś kluby są w miastach i mogą sobie pójść do klubu pograć albo... No, są lepsze możliwości. Grać tak. Jako muzyk. Jako muzyk, tak. Na saksofonie, mhm. Czy nawet poprowadzić jakąś imprezę. Nawet pójść na spacer i poglądać sobie wystawy, co w ogóle na wsi to jest niewykonalne. Tak. No tak. Więc to był... Czas kilkuletni, gdzie trudno mi było się przestawić. Totalnie nie znałem się na budowlance. A czemu w ogóle zrobiłeś taki ruch? Dlatego, że miejsce, w którym mieszkaliśmy, na Karolmiarki w Bolesławcu, pod całym blokiem była piekarnia. Ci właściciel piekarni się rozbudowywał i w sumie... na krótki czas po tym, jak żeśmy się wyprowadzili, ten cały blok został kupiony dla pracowników. Tam były mury popękane. No wiadomo, jeżeli jakby konstrukcje są naruszane pod budynkiem i tam cały czas nocami pracują te wózki na chleb i inne historie, no to jednak budynek gdzieś tam dostaje. No ale głównie to też jakby mama już miała swój wiek, bo to było 60 kilka lat i już miała problemy z wchodzeniem na trzecie piętro, tej choroby. Jakby marzyliśmy o tym, żeby gdzieś się wyprowadzić, gdzieś na wieś. Ja wtedy pracowałem we Wrocławiu. Pamiętam jako muzyk jazzowy na saksofonie. Tam też grałem w klubach. Byłem pierwszym saksofonistą w Polsce, który grał do karaoke. Wtedy... Cały czas ten flow ci marihuana dawała, tak? To znaczy nie. To było już jakby później. To było już później. W momencie, kiedy skończyłem leczenie, odkryłem, że mogę grać na saksofonie. Zakochałem się w dźwiękach saksofonu. Więc jakby to był ten czas taki, który jakby otworzył mi nowe drzwi. Ale w międzyczasie gdzieś tam jeszcze przewijały się jakieś historie, gdzieś tam właśnie... Wiesz co, ja mam propozycję, trzymajmy chronologię, będzie nam łatwiej, okay. Dobra? Okay. Bo ja myślałem, że to jakby w innym... Inna chronologia jest... Co cię skłoniło do tego, żeby w ogóle się zacząć leczyć? Chyba pierwsze, co to namowy mamy. Bo ja nie widziałem tego problemu. A czułeś jakieś w ogóle, nie wiem, że tracisz coś przez te używki? No, byłem 3 razy w śmierci klinicznej, czyli chciałem popełnić samobójstwo. To już chyba było po takim dłuższym melanżu. Kilkukrotnie i jakby... zatracałem się za każdym razem. Nie widziałem sensu życia w momencie, kiedy miałem te zejścia po takim ostrym ćpaniu. Bo wiadomo, na początku była trawka, później kwasy, później prochy jakieś, amfetamina, kokaina. No i to tak, myślę, zatraciłem gdzieś tam w pewnym momencie sens życia. No szkołę zostawiłem, z dziewczyną już nie wychodziło, z mamą w ogóle nie miałem kontaktu. Jakby czułem się jak taka zwykła szmata, która nie dość, że narobiła syfu innym ludziom, to też wykopała dobry, głęboki dołek pod sobą i w sumie nie było żadnego sensu, obojętnie w którą stronę bym patrzył. A ty dzieciakiem byłeś wtedy jeszcze, nie? Ile to miałeś lat? No to było, jak zacząłem, miałem 13, no i tak się ciągło, 16, 17 i to był taki czas właśnie, że zaczęło się... I to był ten czas, kiedy sobie chciałeś odbierać życie, tak? Tak, no to był, kilkakrotnie próbowałem. Jako nastolatek?
jako nastolatek, tak. I wtedy dowiedziałem się w taki niefajny sposób od mamy, jak zginął ojciec, bo ja cały czas myślałem, że ojciec gdzieś tam dostał zawału serca, czy jakieś tam inne historie. Okazało się, że to było dość takie bardziej brutalne i dowiedziałem się w taki podczas sprzeczki, w taki niefajny sposób i myślę, że to jakby było takim, taką całą kreską, takim podsumowaniem wszystkiego, co mnie tak mocno trzasnęło, co totalnie mną potrząsnęło moim życiu. Ale mogę się spytać, to chodziło o to, że ojciec też, że się targnął na swoje życie. Tak, tak, tak. Można powiedzieć. Przestraszyłeś się wtedy pewnie? Znaczy, że to mnie zszokowało całkowicie i jakby wtedy, to była wtedy pierwsza próba samobójcza, tak już konkretnie. I potem jakoś nie potrafiłem się od tego otrząsnąć. Zawsze mi to chodziło, no i wiadomo, jeżeli ćpałem, no to przychodził taki moment, że musiałem zmierzyć się znowu z tą myślą i nie potrafiłem sobie z tym poradzić. I to było totalnie takie rozwalające mnie na atomy i nawet chodziłem do psychiatry, ale jak zacząłem rozmawiać z psychiatrą, mówić mu, co mnie gniecie, to facet mi powiedział, panie, ale ja nie potrafię panu pomóc, może za 70 lat takie lekarstwa wymyślam. I wtedy totalnie też zwątpiłem w psychologów, psychiatrów. I jak miałem 18 lat, trafiłem do pierwszego Monaru do Wrocławia. Tam utrzymałem się 4 miesiące i w sumie miałem wrażenie, że było dość ciekawie, tylko, znaczy przepraszam, do pierwszego Monaru trafiłem jakby w Babi Goszczy, Wrocław był drugi. I tam właśnie zauważyłem, co się dzieje, te społeczności, ta dyscyplina i zastanawiałem się, gdzie ja trafiłem, do jakiegoś psychiatryka, nie? I stamtąd się urwałem po bardzo krótkim czasie. W momencie, kiedy podjąłem tą decyzję, to społeczność dostała od lidera ośrodka zakaz w ogóle kontaktu ze mną. Czyli odwieźli mnie gdzieś tam na dworzec, wróciłem sobie jakoś. No i drugim ośrodkiem był Wrocław, który tak dobrze pamiętam, dobrze wspominam. No trafiłem tam tak dość zajechany, dość mocno zajechany. I psychicznie, przez te narkotyki, przez marihuanę, byłem tak dość wycieńczony też psychicznie. W tym czasie też umarła moja babcia, więc jakby to był taki kolejny cios w moim życiu, który jakby dołożył tylko tą cegiełkę. No ale tam było, że troszeczkę się otrząsnąłem, czyli zacząłem biegać, nie paliłem papierosów, jakby poddałem się tej dyscyplinie, no ale było kilka ludzi, którzy cały czas robili jakieś takie przemyty narkotyków, inne historie. No i to mnie jakoś tak spowodowało we mnie, że nie utrzymałem się w tym Monarze. Wyszedłem, wiadomo, na drugi dzień już była działa, także myślę, że... Przeskazali ci dealerzy, poszedłeś ćpać po swojemu. Tak, to popłynąłem od razu, nie, więc jakby cztery miesiące terapii to jednak jest nic, nie. Tym bardziej dla takiego chłopaka 18 lat, co to jest, jeszcze niby dorosły, ale... Ciężko zrozumieć w ogóle, co się dzieje, nie? Tak, tak. No i trzecim ośrodkiem takim już... też z wielką taką, z wielkim trudem, do którego mama mnie namówiła, to był właśnie Marianówek. I tam trafiłem w wieku 19 lat. No i tam się zaczęła już taka porządna terapia. Jakby oczywiście wcześniej już też dawałem nieźle wpalnik i w sumie już miałem chyba tego dosyć. Dosyć tego albo dosyć siebie. I w tamtych momentach właśnie zacząłem wołać do Boga, że albo po prostu daj mi umrzeć, albo daj mi to wszystko przetrwać, nie? No i tak już zaczęło się pomału takie podnoszenie, nie? Tam nazwali mnie Termos ze względu na charakter, na to, że jednym uchem puszczałem, drugim wypuszczałem i albo nie wypuszczałem nic, albo nie wpuszczałem do siebie żadnych informacji, więc Termos. Wiedziałeś lepiej. Tak, tak. Termos do dzisiaj, jak tam jeżdżę w odwiedziny, to cześć Termos, nie? No, tylko że dzisiaj jestem w innym miejscu, innym człowiekiem i bardzo, bardzo z wielkim otwartym sercem tam wracam. Monar rzeczywiście jest takim trudnym miejscem do otrzeźwienia, w sensie takim, że trzeba naprawdę dużo pokory w sobie znaleźć, żeby przetrwać to i podporządkować się właśnie? Trzeba, tylko że kiedyś Monar był inny. Za czasów Marka Konańskiego jakby Monar wyglądał, wiadomo, to biło to serce,
Był człowiek, który to wszystko stworzył, on potrafił to napędzać, on przyjeżdżał i po prostu drzewo mu się kłaniały tam pod ośrodkiem, nie? To wchodził taki wielki autorytet, taka, czuło się taką chwałę, taką potęgę, taką skałę, od której się po prostu wszystko tylko odbijało. No i to właśnie to był Marek, to był taki cały fundament, wszelkie podwaliny Monaru. No i właśnie tam nawiązaliśmy pierwszy kontakt już po chyba 6 czy 7 miesiącach, jak tam byłem. Jak już zaliczyłem wszystkie dociążenia, jak już zaliczyłem chyba wszystko, co można było zaliczyć w Monarze, co najgorsze. Nie? Nawet spałem ze świniami za karę, że byłem po prostu taki niedostępny i nie dało się mnie leczyć. Musieli łamać trochę twój kręgosłup. Tak, próbowali mnie łamać, ale to był ciężki orzech. Nie? Nawet czasami do tej pory jestem po prostu nie do złamania. Chociaż wiem, że nieraz, często nie mam racji, ale idę po tej linii oporu, a później dziś po prostu sam, jak siedzę, to mówię, kurczę, to jest bez sensu, nie? Żeby iść wbrew temu, co nie powinno tak być. Nie? Więc... No, ale myślę, że osobom, co mogę powiedzieć osobom, które trafiają do Monaru, żeby, jeżeli jest ten moment, to żeby wykorzystali ten czas. Naprawdę, bo to jest dobre miejsce. To jest fajne miejsce, gdzie można się dużo nauczyć, poznać siebie, widzieć siebie w oczach, w odbiciach innych, oczach innych ludzi, czyli w takim odbiciu lustrzanym. Czego żałuję, jeżeli chodzi tak krótko, o to, że Marka nie ma. Bo Marek to wszystko trzymał i on jakby robił wszystko, żeby Monar, ta cała jego organizacja nie trafiła pod płaszczyk państwa, nie? No i dzisiaj właśnie nie ma Marka i wszystko jest pod płaszczykiem państwa. Nie chcę mówić za dużo, jakby wiele wynika z moich obserwacji i no szkoda mi tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają i tego nie doceniają i uważają, że to są wczasy pod gruszą, albo to jest uniknięcie więzienia, bo też ludzie tam jeżdżą, zamieniając kary i po prostu tylko często wyciągają innych i zamiast się leczyć i dać się leczyć innym. Nie? To jak już jesteśmy przy tym więzieniu, to ile czasu po Monarze poszedłeś do posiedzieć? To było jakieś 8-9 lat. No, jakoś tak. I przez ten czas byłeś trzeźwy cały czas? Tak, żadnych narkotyków, nic. To... A co się z takiego stało, że... Pojechaliśmy ciąć drzewo do lasu. Trzech znajomych, znaczy w trójkę pojechaliśmy. No i gdzieś tam koleżka podszedł mi pod piłek, podcinanie. Nie pamiętam do tej pory, czy to było, jak ścinałem drzewo i on gdzieś po prostu podszedł, czy podcinałem gałęzie już, jak położyłem drzewo. I no gdzieś chcieć, nie chcieć, gdzieś dostał tam czubkiem w pachwinę i tylko te 8 czy 9 metrów poleciał do samochodu na drogę z krzykiem takim. No i cisza. Tętnica, no. Nie dało się nic zrobić. Później 3 lata sprawy się ciągnęły. Widziałem, że mecenas po prostu przeciąga, żeby tylko... Wiadomo, nie? Co? Ale do niczego to nie doprowadzało, więc sam zgłosiłem się do więzienia. A co ci to zrobiło, powiedz? No, bo to jest taki jeden z takich egzaminów, może nie do końca właściwe to jest określenie, ale no taki... Ta sytuacja w lesie? Ta sytuacja, no, że umarł kolega, że jednak czułeś się odpowiedzialny pewnie za to. Do mnie to nie dochodziło na początku. Nie, bo tak się, jakbym mówił pod tym kątem takim, wiesz, potencjalnie sytuacja ryzykowna dla osoby uzależnionej, nie? Bardzo, no. Silny wstrząs jednak, no. Też perspektywa, że możesz się siedzieć. Tak, tak, łatwo no, w takiej sytuacji uciec, nie? Właśnie nie było czegoś takiego. Nie? Nie, to właśnie nie miałem takiego już. To było dość już długo po leczeniu. Jakby wtedy inne jakieś sprawy, inne problemy, ocierałem się o zupełnie inny etap w życiu.
Być może też ta trudność pogodzenia się z tym, że jestem na wiosce, że jest dom do remontu, chwilowo pewnie nie było pracy wtedy i jakby nie umiałem się odnaleźć w tym środowisku. No i pojechaliśmy po prostu, zdecydowaliśmy, że pojedziemy po drewno do lasu, nie? No. Pojechaliśmy w trzech, wróciliśmy w dwóch i potem zaczął się zupełnie inny etap w życiu, nie? Kolejny, po prostu taka równia pochyła na dół. Więc... Jaki wyrok dostałeś? 5 lat. Prokurator krzyczał 5 lat. Odsiedziałem dwójkę niecałą. Oczywiście w tym czasie dostarczyłem wszystkie opinie dobre do sądu. To, czym się zajmuję, że jestem muzykiem, że gram. Też grałem w różnych kościołach, żeby księża mi wypisali opinię. Wiadomo, no, próbowałem się ratować jak mogłem. I sąd nie przyklepał właśnie tego wniosku prokuratora o 5 lat i powiedział, że to może spowodować, że całkowicie się zdegraduje i już mogę nie wrócić na właściwą drogę do społeczeństwa i że mam za dobre opinie. Czyli to było nieumyślne spowodowanie śmierci, tak? Tak, artykuł 155, nieumyślne spowodowanie śmierci. Jakby gdzieś to przez kolejne lata gdzieś to dojrzewało we mnie i to myślenie, że wcześniej czy później, no u mnie akurat się stało wcześniej, że była tam jakaś, powiedzmy, kradzież drzewa albo jakieś takie nieuczciwe sytuacje, że mi te nieuczciwe sytuacje w ogóle w życiu nie służą. Czyli jakby są ludzie, którym się upieka całe życie, a mi niestety nigdy się nie upiekło. Nie? I może dobrze. Może dobrze, dlatego że to pomogło mi zacząć zdawać sobie sprawę, że moja droga powinna wyglądać właśnie uczciwie przez życie. Pomimo to, że czasami zazdrości się takim ludziom bogatym albo dzieciom rodziców, którzy są bogaci, bo mają wszystko podane, bo mają dobre samochody, bo mają swoje firmy i w ogóle. Mi to nigdy nie było dane. Dostałem od matki to, co mogłem dostać, to było piękne dla mnie, nigdy mi nic nie brakowało, a jednak gdzieś tam w pewnym etapie życia zacząłem się oglądać na pewne inne rzeczy. Myślę, że ta pycha przyszła, ten taki, taka chęć łatwego pieniądza. W pewnym momencie chciałem iść do Legii Cudzoziemskiej, chciałem sprzedawać narkotyki, chciałem robić jakieś biznesy takie grube na lewo. Nigdy mi nic nie wyszło. I chwała Bogu za to, że mi nie wyszło, bo nie wiadomo, czy w ogóle byśmy dzisiaj rozmawiali i jakby całkowicie wyglądała moja przyszłość, kiedy bym gdzieś się wtopił. Nie? Ta odsiadka tak cię zmieniła zupełnie? Przekręciła to myślenie w inną stronę? Myślę, że bardzo dużo zmieniła w moim życiu. Tak jak kolejna dziś historia z przeszłości. Zdałem sobie sprawę, że w więzieniu jest po prostu strata czasu. Chociaż tam nauczyłem się robić tatuaże, tam nauczyłem się handlować rzeczami, papierosami, zacząłem trzymać dyscyplinę, jeżeli chodzi o moje zachowanie, o sport, o treningi. Prowadziliśmy cały czas tam wojnę z szamakami, normalni kontra szamacy. Także na początku kilka razy dostałem w zęby, a później po paru dobrych miesiącach, no może po parunastu, jakby pamiętałem to i poszedłem wyrównać rachunki. No wiadomo, nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że jakby tam zacząłem też ponownie wołać do Boga i myślę, że właśnie Bóg kolejny raz dał mi szansę, wysłuchał mnie i wyszedłem z pierwszej wokandy, co było niemożliwe przy tych sędziach, którzy byli akurat na wokandzie. To był, nie wiem, mogę mówić nazwiska, czy nie? Może niekoniecznie, bo nie ma sensu. Okay. Było dwóch sędziów, którzy jeszcze za komuny jakby skazywali na karę śmierci. Więc no to już tacy wiekowi sędziowie. No i specjalnie jeszcze się obciąłem na łyso, bo wtedy w magazynie pracowałem. I zostawiłem sobie tutaj taką kitkę, jak z tego filmu z Van Dammem, co lał się na ringu z takim Tong Po, czy jak tak, tam. Tak. No, specjalnie, żeby po prostu, no już myślę, że chyba znalazłem gdzieś tam swoje miejsce w więzieniu i nawet zaczęło być mi dobrze z tym. I z tą świadomością, że tak może szybko nie wyjdę.
No i poszedłem z takim uczesaniem na wokandy i wyskoczyłem. I po prostu dwa dni jeszcze miałem na załatwianie formalności i wyszedłem właśnie z tej wokandy w takim ciężkim szoku, że jak to możliwe, że gość, który też tam trochę rozrabiałem w tym więzieniu, że wyszedłem w ogóle z wokandy. Nie? To jest po prostu nie do pomyślenia. Nie? Jak to jest po takim czasie, jak wracasz do życia na zewnątrz? No miałem jeszcze czosnek w głowie, jak wyszedłem, bo chciałem gdzieś tam na wiosce lać wszystkich. Wiadomo, parę kilo przybyło na mięśniach, lepiej się wyglądało i gdzieś tam jakieś stare rachunki chciałem wyrównywać. Ale po paru miesiącach jakby codzienności w normalnym społeczeństwie zdałem sobie sprawę, że to po prostu coś było nie tak ze mną, nie? Więc zacząłem normalnieć. Szukam tego momentu, kiedy ci naprawdę się w głowie przestawiło, na razie nie widzę. No rozumiem. Daleka droga, nie? Od faceta, który wychodzi z pierdla i trochę przesiąkł już tą kulturą więzienną i takie zachowania ma, no, wydaje się dosyć dobrze zakorzenione już. A gdzie jest szkoła terapii? Mm. To dwa światy zupełnie. Tak. Myślę, że to było takiego stało. Myślę, że to był jeszcze po tej terapii, te 8-9 lat właśnie, jak trafiłem do pudła. Myślę, że to jeszcze gdzieś tam jakieś takie historie wyłaziły, z którymi chyba się nie rozliczyłem, które gdzieś tam szły za mną i jakby nigdy przed nimi nie stanąłem, nie? Żeby się z tym rozliczyć. No, ciężko mi też powiedzieć, w którym to było momencie. Myślę, że to był taki długi czas procesu, I gdzieś jakby ten żal do siebie, że poszedłem w tą drogę, że matka we mnie inwestowała, że załatwiała za mnie wszelkie sprawy w szkole, że poszedłem do szkoły muzycznej, że o mnie dbała, że o mnie zawsze walczyła, że była taką osobą właśnie, zabiegała zawsze o to, żebym nie był głodny, żebym miał wszystko. I później po prostu to wszystko przekreśliłem gdzieś tam w imię jakiegoś buntu, wiem, jakieś straty. Myślę, że to we mnie dziś pracowało ciągle. I chyba to najbardziej właśnie zaczęło do mnie przemawiać, że ja dążę do takiego samookaleczenia i do autodestrukcji takiej, w sumie można powiedzieć. I gdzieś ciągle to się przebijało. Czy ja chcę dalej tak żyć po prostu, czy ja chcę tak umrzeć jako zwykły jakiś ćpun na ulicy, albo czy chcę być złodziejem. Myślę, że to jest taki etap, gdzie to wszystko wracało i ciężko mi tu też zlokalizować jakiś konkretny moment. Myślę też, że próby samobójcze, które były nieudane, pomimo tego, że no, nie było możliwości, żeby jakby nie przejść na tamten świat, no bo tyle zżarłem tabletek, topiłem się, próbowałem się wieszać i nigdy mi to nie wyszło. I nie wiem, czy to po prostu jakaś moja taka nieudolność była w tym, czy to był jakiś Boży palec w tym wszystkim. Nie? I to też gdzieś pracowało we mnie cały czas. I potem zacząłem prosić właśnie, zacząłem wołać do Boga, że jeżeli nie pozwala, żeby umarł, to pokaż mi te dobre strony życia i pokaż mi we mnie, co jeszcze muszę zmienić, co jest nie tak, daj mi jakiś punkt zaczepienia. I to dziś wszystko zaczęło się łączyć do kupy. Te klocki zaczęły jakiś stanowić sens. I myślę, że te takie rzeczy jakby miały gdzieś tam wpływ na mnie, który miał sens, nie? Bo też nie umiem znaleźć jakiegoś konkretnego momentu. Myślę, że wszystkie te momenty, gdzieś te takie wyrywki zaczęły mieć w pewnym momencie jakąś moc i zaczęły nabierać sensu, jak zacząłem je łączyć do kupy. To w którym roku ty wyszedłeś z pierdla? W 13. W 13. A kiedy poszedłeś do szkoły? Ale której szkoły? Terapii. Ale chodzi o Kotańskiego? Kiedy zacząłeś ty się uczyć? Studia? Kiedy zacząłeś, tak. Kiedy? Studia zacząłem teraz. No. Teraz dopiero zacząłem studia. Także i to jest kolejna sprawa. Moje świadectwo było najgorsze ze wszystkich świadectw maturalnych w szkole. Po prostu złożyłem to świadectwo, zresztą 15 lat było w archiwum w Legnicy.
I w momencie, jak je odebrałem, zobaczyłem, że mam same dwóje. Ale też jakby te wyjazdy do Monaru spowodowały, że patrząc się na to, co się dzieje, chciałem jakby podjąć te studia, żeby mieć ten komplet dokumentów, żeby nikt mi nigdy nie powiedział, a wiesz, ty jesteś terapeutą, jesteś super gościem, ale nie masz wykształcenia. I właśnie wracałem do tych wyjazdów. Bo papiery na bycie terapeutą robiłeś w Monarze, rozumiem? Robiłem, no. Tak, ale chodzi o to, że psychologię zaczynam w tym roku. Mhm. I jakby zawsze gdzieś, jeżeli daję wykłady, czy rozmawiam o narkotykach, czy mam jakieś spotkania w różnych miastach, to zawsze pada pytanie, jakie ma pan wykształcenie? Ja mówię, mam wyższe muzyczne, bo robiłem konserwatorium w Niemczech na skrzypcach. I tak spotykam się właśnie z taką dziwną miną, no ale jak? Wyższe muzyczne i ile to ma wspólnego właśnie z terapią? No i potem zaczyna się cała rozmowa o tym, jak trafiłem na Marka Kotańskiego, jak to się zaczęło i w ogóle. I ciągle gdzieś właśnie jest ta wyrwa i ciągle brakuje tego takiego konkretnego w tym kierunku wykształcenia. I po czterech latach takiego ciężkiego zastanawiania się, co dalej, w końcu zdecydowałem się na studia. Chociaż bardzo chciałem, ale wiedziałem, że świadectwo mi nie pozwoli na to, żebym się dostał. Nie? No ale jednak się dostałem. No. I kolejna historia, która jest jakby niemożliwa, bo moich punktów chyba było 6 na około 30. I wiadomo, że był konkurs punktów. Ci, co mają najwięcej, to się dostaną. Więc złożyłem z taką cichą nadzieją, że jeżeli ma być taki plan, że mam iść na studia i dalej kiedyś realizować historię terapii, mając już ten komplet wykształcenia i to, co jest potrzebne przyszłym psychologowi i terapeucie, to otworzą się te drzwi przede mną, a jeżeli nie, to znaczy, że mam nie iść tędy. No i wszystko, co załatwiam w tym kierunku, czyli papiery, po 15 latach świadectwo maturalne, gdzie jechałem tam te kilka kilometrów do szkoły, to jak zobaczyłem to świadectwo, to nie mogłem się utrzymać na drodze, nie? Z tego wrażenia, że kurczę, ja jadę z dwójami do szkoły, żeby po prostu sobie narobić wstydu i wszystko, co najgorsze, przecież wiadomo, że się nie dostanę. No ale mówię, dobra, może kiedyś będę żałował. Najwyżej mi powiedzą, że nie i będę wiedział, nie? No i się dostałem. Po prostu to jest dla mnie kolejne drzwi, które się otworzyły. No i to jest dla mnie taki dowód, że warto jest żyć, warto być trzeźwym i warto podejmować jakieś kroki. Tak samo jest historia biblijna. W momencie, kiedy Mojżesz przeprawiał się przez Morze Czerwone. Tak, dobrze mówię? Dobrze. Bóg nie otworzył wód, dopóki Mojżesz nie zrobił pierwszego kroku. Więc uznałem, czytając też w trudnych momentach Biblię, uznałem, że ja zrobię ten krok, a jeżeli Bóg zrobi resztę, to znaczy, że to jest ta droga. No i tak się stało. Więc można nawet w takich zwykłych sytuacjach, zwykłych codziennych historiach dostrzec właśnie plan Boży. I to chyba lepsze jest niż bycie bandytą, bycie złodziejem, branie narkotyków i w sumie prowadzenie swojego życia donikąd. Pewnie słyszysz czasem takie określenie, że marihuana to mniej szkodliwa jest od wódki. No słyszę często. Słyszę często. No i co o tym myślisz? Ja myślę, że marihuana... Albo że na przykład nie uzależnia. Uzależnia. Uzależnia jest narkotykiem i to jest bezwzględnie. No. Nie można tutaj powiedzieć inaczej, że nie jest narkotykiem. Widzimy zresztą dookoła nas, chociaż dzisiaj są inne narkotyki niż marihuana. Ale mimo wszystko, no ona zawsze zostanie narkotykiem. U mnie w życiu zaczęło się wszystko od marihuany i można powiedzieć, że marihuana ciągnie kolejne historie. Wiadomo, jeżeli mówimy o marihuanie i o sprawach, które potrafi leczyć w jakichś ciężkich chorobowo przypadkach, typu no, ludzie 70-80 lat, Parkinson i inne historie, to fakt, marihuana jakby podawana pod kontrolą ma w sobie jakieś tam związki lecznicze. No ale to jest narkotyk.
Więc jeżeli... Czytam książkę aktualnie o takim opioidalnym mocnym leku, który naćpał Amerykę w ciągu ostatnich 20 lat bardzo mocno. To nawet nie wiedząc temu, jest tylko wzmianka o tym, że jeśli się nie mylę, to Bayer jeszcze przed wojną światową drugą wprowadził na rynek jako środek przeciwbólowy. Heroinę po prostu. I była kokaina też była. No ale heroina, no. No ale później to był legalny środek normalnie do kupienia w aptece. Tak, ale później uznali, że za dużo ludzi jest uzależnionych i wycofali to, nie? No to na początku, jak Coca-Cola przecież powstawała, to też była kokaina i orzeszki coli. Mhm. I to też było okej, okay, nie? Tak. Ale później jednak badania wykazały, że nie okej. Okay. Społeczeństwo zaczęło wpadać, tak, w różnego rodzaju depresje, jakieś stany lękowe, samobójstwa. Wzięli to pod lupę i jednak uznali, że to właśnie kokaina, która po częstym zażywaniu powoduje właśnie takie stany, nie? I uważam, że marihuana tak samo. Wiadomo, jak młodzież zażywa narkotyki, nie? To nie patrzy się, że dawkowanie czy niedawkowanie. Zresztą, co my tu mówimy o dawkowaniu? To jest narkotyk i osoba, która jest uzależniona, nigdy nie będzie stosowała się do żadnych jakichś historii związanych... Z zaleceń producenta. Tak, z zaleceń producenta. I alkohol to tym bardziej. No, to jest, dla mnie to jest po prostu... Ja nie piję alkoholu. Nie lubię. Wolę sobie... wypić piwo bezalkoholowe, na przykład czasami, często jeżdżę samochodem, więc czasami sobie w samochodzie gdzieś tam piwko bezalkoholowe, chociaż też dziwnie się z tym czuję, ale jest 0,0 i to rzadko tak jest, ale traktuję to jako napój. Ale no widzę, co się dzieje z alkoholem, jak zresztą pracuję z różnymi ludźmi i z młodzieżą też, która ma rodziców uzależnionych od alkoholu i no to jest destrukcja. Destrukcja i tragedia, nie? Dobrze, może na początku jest pięknie. Dziękuję, mam nadzieję, że ta twoja historia dla tych mądrzejszych od wszystkich palaczy marihuany będzie jakąś przestrogą. Dziękuję więc, że przyjechałeś do mnie. Z Legnicy, tak? Z okolic Legnicy? Z Legnicy. Jawor, Legnica. Okej. To dziękuję, do zobaczenia w kolejnym programie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.